Alleluja, Jezus żyje. Kochani w Chrystusie Panu, przeżywaliśmy Triduum Paschalne. Pierwszy dzień to ustanowienie kapłaństwa i Eucharystii, w której Chrystus pozostał aż do końca świata, by umacniać nas w tym, co dobre i prowadzić do pełnego szczęścia. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Smutek, żałoba. Ale przychodzi ten pierwszy dzień tygodnia, niedziela, kiedy rozchodzi się śpiew Alleluja, Jezus żyje. Śpiewali to przez wieki nasi ojcowie, oddając w ten sposób cześć Chrystusowi, który swego dzieła nie zakończył na krzyżu, ale na zmartwychwstaniu. Święta Wielkiej Nocy to święta radości, gdzie słyszymy potrójne Alleluja, Alleluja, Alleluja. Z tej racji, że Mistrz nasz i Pan, Odkupiciel zmartwychwstał, odniósł zwycięstwo i również kto w Niego wierzy, to zwycięstwo odniesie, składamy sobie życzenia. Życzymy wszystkim ludziom wierzącym w Chrystusa, wszystkim ludziom dobrej woli, aby te łaski, które Chrystus wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, stały się ich udziałem. Chrystus czeka na człowieka. Czekaj na nas. My przychodźmy do Niego, by mógł, tak jak apostołów, umacniać w prawdzie, przygotowywać na spotkanie w domu Ojca. Życzymy Wam, my kapłani, aby ta radość zapanowała w Waszych domach, by ta radość pochodząca od Chrystusa trwała przez cały rok. A Chrystus za wierność i oddanie błogosławił nam na każdym kroku. Życzymy Wam, drodzy chrześcijanie, aby pamięć o Chrystusie trwała w Waszych sercach, w Waszych umysłach i prowadziła do radości i szczęścia tu na ziemi i w wieczności. Co daj Boże. Amen.